Siemaneczko widzowie, w dzisiejszym odcinku zajmiemy się czarodziejami. Ale zanim przejdziemy do gameplayu, to kilka porad. Co jest najważniejsze w czarodziejach? Pierwsze, itemizujemy Silko w 90% przypadków. Ale jak nie siada nam Silko 2, albo siądzie nam Velkost 3, czy Ari 1 albo 2, no to itemy dajemy na nich, czyli nasz carry nie jest tak ważny. Możemy mieć Velkosta 3, możemy mieć Silko 2, możemy mieć Ari. Najważniejsze jest dotrwanie do 8 poziomu z dużą ilością zdrowia. Czarodzieje obecnie nie są najsilniejsi, ale jak dobrze nimi gramy i będziemy mieli odrobinę szczęścia, no to wygramy kilka gierek. Druga sprawa, jest to bardzo flex kompozycja. Wystarczy wrzucać czarodziejów i tam można grać właśnie jakiegoś Jarvana pod strategistę, można tam wtedy Demację wrzucić. Możemy grać po prostu trzy Voidy, czyli Kasadin, Malzahar i Velkos. Wtedy bastiony też możemy dorzucać, można też grać 8 bastionów Silko. Byle co, ale najważniejsze jest, żeby przetrwać z dużą ilością życia do 8. Ja gram ten komp tylko jak mi wchodzi Sork z emblematem, bo lubię mieć 8 czarodziejów. To jest power spike nie z tej ziemi. No i wtedy też możemy łatwiej 6 zdobyć. Bo najsłabszy moment czarodziejów jest w mid-game'ie, gdy nie możemy uzbierać 6 czarodzieja i mamy 5 i wtedy tak po prostu krwawimy powoli, tracąc życie i czekając na ten 7 level, gdzie znajdziemy Silko. Także polecam grać z emblematem. Itemy to najważniejszy jest blue buff na Silko, tak samo blue buff na Ahri. Na Velkozie raczej bym polecał Spear of Shojin. No tutaj widzę też bardziej Spear of Shojin polecają, ale to myślę jest błąd. Druga sprawa, Silko lubi Morello, tak samo lubi Nashortufa, bo bardzo często erkuje, ale wszystkie AP itemy będą dobre, byleby był blue buff i byleby Taric miał dobre itemy. Taric, ewentualnie Shen, czy tam jakikolwiek tank. Ważniejszy jest nawet itemizacja tanka niż naszego carry. Na carry wystarczy blue buff i jakieś tam losowe itemy AP, a na Taricu musi być ten Shroud i muszą być jakieś twarde itemy pod tanka, nie może być tylko Sunfire czy coś takiego, musi być właśnie plemienna, jakieś itemy, co dają bardzo dużo życia, czy bardzo dużo statystyk. A nie takie, co mają efekty. Czyli Shroud i jakieś bardzo defensywne itemy. Zdarzało mi się grać gry magami, w których miałem perfekcyjne itemy na Silko, zajebisty team, 8 czarodziejów i przegrywałem przez to, że właśnie nie miałem mocnego frontu. Może nawet ten spark nie jest aż tak ważny, jak te pasy, żeby złożyć sobie plemienną. Także zwróćcie uwagę na to, żeby próbować Tarika na 3 gwiazdki zebrać i jakieś tam emblematy pod, to znaczy ulepszenia pod front, żeby ten front przetrwał jak najdłużej, a czarodzieje zrobią swoje. PS, to moja najlepsza gra czarodziejami ever, także polecam obejrzeć i można z niej dużo wynieść. I tak, na Silko miałem tylko jeden item, a zobaczycie jaki był efekt. No, a teraz zapraszam na kolejną grę TFT i kłaniam się nisko, aż po same kule. Dobra, czyli tak, już wiem, przypomniałem sobie jak się gra tym opcją. I trzy kompy, w które celuję. Szukamy drzewka Voidów, mamy Malzahara. On też daje czarodziejów, czyli to jest moja ulubiona jednostka. Jeśli chodzi o to, ale jeśli chodzi o Urfa. Stawianie. Malzahar daje ci dwa potężne drzewka, które jak masz emblemat, to są przekozackie. Dobra, mamy też dwa czekolady, czyli już najbardziej nam zależy na tych. Ale czego my szukamy? Czego? Kupimy wszystko. Możemy zrobić 10. Sobie tak dostawię. Ale chciałbym znaleźć coś dobrego, bo na razie mamy tutaj Demacja, Pogromca też jest dobry. Drzewko. I ten Bastion. Tego bym nie chciał. Bridgewater aktualnie nie jest OP. Ja chcę coś OP, czy chciałbym tam coś do Aszki właśnie znaleźć. Najlepiej Ionie. Potrzebujemy Ionii. O! Bo Skromiciela też jest dobry. Czyli mamy tutaj ta. Chcemy 6 znaleźć tym razem. Nie jak wtedy. O, ona daje bardzo dużo. I Sztal Pogrom to Zbir. Też nadaje Zbira. Weźmy tak. I mamy aż 7 drzewek. 7 drzewek i w tym 6 silnych. Czyli coś z tego na pewno nam podejdzie fajnego. Bo przypominam, to są archiwa tak zwane, a do archiw to idzie runda wstecz. Wezmę ten susy 2, może. Jednostki są ustawione i teraz czekamy na archiwa. Teraz, żeby mieć więcej czasu. O, są srebrne, ja pierdzielę. No to trochę psuje mój odcinek. Ale co, dobra, czyli tu mamy wyzywających, tego nie chcemy. Tego nie chcemy. Chcemy.
To weźmiemy rozgałęzienie. Losowy emblemat i przekuwacz. Próbujemy znaleźć Ionię albo Wojny. Zobaczmy, co mamy. Czarodziejów, to jest zajebiste, też zajebista opcja. Ja myślę, zostanę przy tej, bo może się trafić coś gównianego, że wolałbym zostać przy tych czarodziejach. Tak, czy mam jednego czarodzieja? Mam potrzebny i czy tam siłek coś. Musimy dorzucić siłka tak. Sprzedam tak, sprzedam. Nie? Skromcie. Chcę osiłka. Nie. Dobra, dam czarodzieja na. Tutaj. O, róż kapeleryna jest zajebista. Dam tutaj. Do czarodziejów się bardzo przyda. Skoro wszystkie nasze jednostki biją magicznie. O, gość idzie pod przekrywanie podaszkę chyba. Co on ma? Tak aktywności wziął. Dobra, to jest tak szalone, ja bym tego nigdy nie. Nie możesz wykonywać żadnych działań przez następującą liczbę kolejnych rund 3. Następnie otrzymujesz 20 zł. No dobra, to jednak jest w sumie dobre. Pod przegrywanie, no kurde. Nie robisz nic przez 3 rundy, ale dostajesz 20 zł. To jest dla takich szaleńców. Ja lubię też czasem zaszaleć. Brat kiedyś by pokochał tyle. Poszedłby sobie zrobić kawkę, czy w jego przypadku bardziej leczkę by sobie nalał. Dobra. Czyli tak, no mamy beznadziejny team. Bardzo mało synergii. Shurim. Gdzie Shurima ewentualnie? Ta nam nic nie daje. Że dorzucę Shurimę. A. O, i teraz mamy Shurimę. Będzie wyniesienie dla naszego osiłka. Czyli dam mu nawet Sorka. Dam mu wszystko, co mam. Ale rękawiczkę dam na. Czarodzie. O kurde, ja zapomniałem, że to mam. Ma na Zayn. Weźmy Zonię. Zonię Sopedo. Ogólnie czarodzień. I chcemy 10 golda. Tyk. 5, 6, 7, 8, 9, 10, tak. Nie. Stracę, ale no. Czy gold jest dla mnie ważniejszy, czy wygrywanie? Czy ja mam szansę na wygrywanie? Nie. Dobra. No mamy taki team. Powiedzmy, taki co. Nie dostaje w pierdolu, ale też nie wygrywa. Bierzemy sobie. Multicharową, czy normalnie. Czyli tego. Tego. Stół nam się ustabilizuje dopiero jak zdobędziemy Tarika albo jakieś jednostki nad gwiazdki, myślę. Nie ma innej opcji. Ewentualnie jak Wojny zbierzemy trzy. Trzy jednostki. W razie to wygląda strasznie. Najgorsze jest to, że wygraliśmy pierwszą rundę. Nie mamy, czyli streaka. No dobra. I niezły luz. Może spadniemy na przedostatnie miejsce? Przegramy? Czy nie? Się dmucha. Delim. Jacko Drud. To nie, nie jest najgorsze. Czego szukamy? Szukamy łezek, różdżek, pasów dla... Peska różdżka pasy dla naszego frontu. Frontline bardzo ważny był czarodziej. Ale no, nie szukamy itemów dla tanków. O, peska i... Mamy to, co chcieliśmy. Z planu A, dobra. Czy sobie zaznaczę Silco? To jest nasza carry jednostka, czyli czwórka. To jest bardzo trudna kwestia. Ale jak mamy emblemat, to jest o niebo prostsza. Bo możemy mieć 8 czarodziejów. Możemy bardzo łatwo 6 zdobyć czarodziejów. Dobra. Czyli tak. Teraz chcemy przegrywać dalej, ale musimy iść. Musimy. Jesteśmy jak najwięcej jednostek za. Tak, normalnie w kupie dajecie się jednostek, ale jak na początku mało graczy ma rozpryskowe obrażenia, czyli jak wstawicie w kup, jeszcze nie masz takiej tragedii. Kto tutaj obszar robi? Reset. I to bardzo mały obszar. I nikt tu obszar robi. A oni biją wtedy jeden target. Niestety łatwiej się dopadł do naszego tyłu. Muszę przestawić tego Mazahara, żeby blokował. Za, bo co nie? O, zabijcie Darusa jeszcze szybko. Nie. Że on odpali RK raz. Dobra. Wszystkie zostały. Pat. To jakiś czarodziej nie. Myślę, że to będzie dobra gra. Czarodzieje są dość mocni, jeśli chodzi o... Dobra, mamy 3 luzy. Nie chcemy, na 100% nie chcemy nic dodawać. Gramy na drugiego, wtedy przegramy. Zajebiście. Na tego też przegramy.
tego może być. Czy nam tak zależy na się utrzymaniu? Chcemy przegrać na stopę, czyli ustawmy się tak. Trzy stika. Dobra, no gramy na tego, na którego przegramy, myślę. 1% szansy na win, czy tak myślę. Sto w sto. Są aby. 26, 28, 28. Możemy zrobić sobie go. Dobra, 24 gody. 5 jednostek. Boli. Dobra, ale 80 HP po tej belko z 2 wchodzi. Się ustawi. Nasz front jest. Szero. Czwarty czarodziej. Ty, ja miałem czterech. Myślałem, że trzech. Tak. Dobra. Teraz to już to nie było lepiej. Potrzebujemy lepszego frontu. Teraz już chcemy wygrywać, myślę. Zobaczymy. Zobaczmy, co mamy. Przedaj. 40. 40 golda, 80 HP. Świetny wynik. Na ten etap gry, świetny. Szpatuła, ty. Co szpatuła? Taki sam łup, czyli losowy łup. Możemy jeszcze jednego czarodzieja złożyć. O Boże, fuck. A szósty Swaina. Rolka po Swaina. Windstreak Swaina. Rolka na następnej. Ale czarodzieja złożę. Gdzieś jak. Czarodzieja złożę na razie na... Gracie, jeden czarodziej w naszym teamie. Druga... Co? Coś? Dajemy rękawiczkę na razie. O, ale itemy musiałby, dobrze. No to teraz będzie winstreak. Wygrywamy nawet na tego typa. Czyli teraz winstreak. Runda 3-2. Klasyczne wejście w level. Tam, 3-2. Wiedzą. Czy warto wspomnieć. Stop. Więc agresywnie. 18 zł, twoje maksymalne odsetki zwiększą do 7 do końca. Dzięki. Z tego tej samej cesy. Kolejny emblemat. Nie, to już jest za dużo. Temy są spoko. To jest najlepsze. Zostają statystyki na punkcie. Dobra. Się liczy, to się liczy, ale... Tak, to mam. Czerwony. O! Chcieliśmy. Tego też chcieliśmy. Jest 6 czarodziejów, ale to jest lepszych 6 czarodziejów. Wiecie, dużo golda mieliśmy na stopie. Teraz tak, walimy tego siłka. Musimy mieć czarownika. Czego chcemy? Chcemy. Stion. Trzeba to mądrze wybrać. Tą rundę trochę zeszliśmy z golda. Chcemy na 100% tam streaku lecieć. Czyli mamy przewoj, jeśli możliwe. Chcemy mieć tych osiłków. Z tych trzech wojów, czy chcemy? Sadina byśmy chcieli. Czyli na razie. Bat. Trzy. Coś takiego. Czarodziej Sonia. Chcemy zrobić jakieś 30 golda, jeśli się da. Są aktywne. Ciebie nie mogę dać. Co dam na... Czy to może być win? Myślę, że może być. Ciężko. O! Zajebiście jedno. Rarka. Hit. Mamy to. Dobra. Czego szukamy? Chcemy dwie łezki dla naszego Seal Cockery w przyszłości. Chcemy pasy też. Chcemy różdżki. Łezki, pasy, różdżki. Stabilizuje nam z tych jednostek? Nie. Stało pas. Różdżka. Z pasu. O, bo łezka nie widziałem. Okej. Okay. Dobra, pas dla naszego... Tutaj pretendenci. Krztal z wyzywającymi. Co ja skręcę? Stuje nam tak. Tarik.
Dobra, mamy ustawienie. Ła, to jest mocno jest. Damy to jako prawo. Czy podrzuciła jak najwięcej? No, gramy na słabszego typu. Tego nie podrzuci, ale to... Już teraz mamy 6 czarodziejów. 7 nawet. Mówię tylko Silco lub Ari. Czyli... Chcemy jak najszybciej bić level 8, żeby mieć 8. O. Jest na pewno, czego musimy się ustawić. Tak, chcemy się na lewo ustawić, ale że... Ciało. Zresztą jest Sini. Sini. Czy on? Chcemy się rozstawić. Tu. Co mają ustawienie? Tak. Raczej dostawimy Soraka w następnym. Chcemy lepszego Voida. Tego. Sadina. Się uda. No. Magowie dają radę. Pod nich grać, ale bez łezek myślę nie będzie szansy na top 1. Musimy te łezki jakoś zdobyć. Siódmy potworak będzie. 4-1 krytycznie pije. Ło, ile golda. Że siódmy wleci bez strat. O, jest tylko Sadin. Coś takiego. Siódmy. Ten. Chcemy rzucić targę, no, szukamy. Pasty. Ten. Dwa pasy dla tapka. Niestety nie chciałem nawet. Jeszcze będziemy musieli zrobić. Nie potrzebujemy. Kolejna zonia to pyk. Żebyśmy mieli zamiast frog. Szukamy już Silco. Sil. A czy to jest aż tak ważne? Nie. Czy nie? Mamy, jesteśmy silni. Strasznie. O kwu. Czarodziejsi. Chcę. Co my będziemy grać? Po co? Co? Weźmy to leczenie. Silko. Tak. Weźmy na razie temu. Sroka. Sergeant of... Siódmy. Że tam może ton, kogo i tak będziemy... Czy się robi ciężko? Będzie. Strik. O. Będziemy grali lepiej z pozorów. 56 gold, czyli po kółku miałem 8 agresywnie. Silco 2 nam nie da aż tyle, co 8 czarodziejów. To już mamy ich na co. Rozstawmy się, tak. Martwi mnie, że Tarik jest na pierwszym. Zmawiam. Możemy już przegrać. Przegrać.
jest moc. Nie, kawiczkę. No. O, zrobimy z dwóch rękawiczek naszych czarodziejów. Co tam? Idźmy. To nie jest czarodziej, co rak. Z 8 czarów. Pięknie. Rękawiczki na Swaina. Z taką jednostką, która skorzysta z każdego itemu. O 8 czarodziejów w rodzie 4-5. Let's go. Właściwie jest mocny. Myślałem, że jeszcze słabiej. Czy to będzie? Dalej, jeszcze narka? Dobra, co ja gadam? Swinek. Pada. Okej. Chcemy znaleźć Malachara, żeby zdjąć z niego zonię dla naszego Silko. Martwi brak level. Strip 9, także jest zajebiście. Jak się utrzyma w tej rundzie, super. Potem ja czytam na razie. Silko. Tak. Myślę, że będziemy rolować ten tym. Czy jeden miecz tylko kontroluję. Co całego. Darek się trzyma jeszcze. Już się nie trzyma. Słuchajcie, trzech na jednego. Dajcie radę. Kupujemy trójki, żeby była większa szansa na Tarika. Nie ma. Dobra, teraz potwory i po potworach robimy duży rolldown. Znaleźć upgrade'y. Bardzo, żeby z tego nie zupgrade'y. Tak, żeby... Gdzie? Kogo wywalimy? Jakiego Azira myślę dorzucę właśnie. Azira, Heimera. Że wywalimy tą Sonę. Że na trzy gwiazdki wleci ten Alkos. Anus. Cka? Cłeska? Musimy coś tam. Kurde. To nic, co mnie zainteresuje. Za późno. Mój tylko git. Sunfire. W takim razie na... Kolejny czarodziej, wow, nie. Chcę na Azira. Nie, nasz Silko nam nic nie daje. Musi mieć dobre itemy. Potrzebujemy golda, ten nie wchodzi, także sprzedamy Volkosa, żeby dać itemy na
Rajzalu. Primera, zależy co wejdzie pierwsze. I poza tym szukamy. Ustawienie. Bardzo dużo jednostek mam. Ajaja. Jest to naprawiające się? Rakiety? Tak. Zonie dajmy Silco. Czekaj. On już powinien go dawać. Czekaj. Wow. Trzeba jednak dać tutaj. Są jednostki do wstawiania. Jak już mamy te ulepszone działka, to już nie ma co szukać innych legend. Niestety. Tam Soraka? Soraka myślę mniej mi da niż Heimer z ulepszonymi działkami. Star. Tu jest coś, czego chcemy. Waffy. Chcemy na Silco szukać. Masz 60 man, gdzie lepszy na nie? Że zróbmy z niego, ok. Ciekawe, czy działko też. O, w końcu duży, duży update. Bardzo duży. Co? Zobaczmy działko? Staje tak, czyli to byłoby. A. Tak, Kasady niech ma te itemy. Swaina 2 też już mam. Jest potrzebny? Czy jest potrzebny? Czyli teraz najwięcej dadzą nam itemy na Silco i Heimer 2. Czyli musimy oszczędzać golda. Re 2. Silco już nawet tu, bo on jest bardzo tankowaty. Stawienie myślę ma dobre. Działko nie dostaje tarczy, więc je cofnie. Tutaj mi zamraża. Stawię ski. Myślę, powinniśmy wygrać. Przestawmy jajko trochę, żeby porzuciła jak najwięcej jednostek. Kolejny winek. 8 czarodziejów. Przepotężny. Teraz tak. Proszę, obli. To wtedy to już jest 100% win. Nie rolujemy, nie ma potrzeby. Mamy. Patuki. Co jest? Wow. Janę. Zostawić jednostkę. Jakiś legendę. Trzeciego piltover. Bye, Echo. Face, szukamy. Bye. Siadę. Static jest OP. Blue. Mamy to. Już dajmy nam. Ja pierdzielę. Co za team. 8 czarodziejów. 3 wojdy. 3 kilty. 2 bastiony. Oponenci nie mają szans. Skończymy. Balet. Także już szukamy. Dajtów.
Weźmy nawet tak. Dajecie. O, granat, siada. Ładne stuny. Kąt jest piękny, wszystko jest po prostu idealne. Ewentualnie to, że mamy dużo jednostek jest słabe, bo rozpryt działa, ale... O, widzicie. Pod zbaru. No. Jakim cudem on żyje. No to był. Jeszcze Felkos 3. What the fuck, co ci się odwala w tej grze? Jeszcze mamy Ari. 3 golda tylko. Kurde. Już w tej grze nie nagramy Ari, niestety. No jak, dobra. Dziękuję, jakbyśmy mogli przegrać. Z cudem. Stawmy się tak, żeby oni stawali przez prysku. Tego Belkoza nawet mógłbym dać na front, bo ma dwie iskry. Tak ich palił z tych... z tych... sparków. Ale mamy jeden. Też git. To jest moim zdaniem nawet bardziej potrzebny item niż Bluba. Iskrę. Hey bang. Ja pierdzielę. Moja najlepsza gra czarodziejami w życiu chyba ever. Ła, co tu się działo? 8 czarodziejów, 3 piltover.